Takie zadania obowiązkowo czytamy kilka razy i to bardzo spokojnie, aby niczego nie przeoczyć. Tekstu jest dużo, a problem dosyć złożony. No i oczywiście nieprawdopodobieństwo jest tutaj głównym tematem, tylko kombinatoryka. I niezbyt prosta, jak się okazuje, kombinatoryka, bo poziom wykonania tego zadania, trzeci od końca, to zaledwie 23%. Przedstawiam dwa rozwiązania o wspólnym początku. Wiadomo, wyznaczymy moc omegi, a zdarzeniem elementarnym jest tutaj taka klasyczna wariacja trójwyrazowa z powtórzeniami ze zbioru ośmioelementowego. Ale po co używać mądrych nazw? Mamy tutaj po prostu ciągi, trójwyrazowe ciągi. Każdy z tych wyrazów to będzie jedna z liczb od jedynki do ósemki. Wobec tego mamy tutaj 8 do potęgi trzeciej możliwości, no i to jest właśnie moc omegi. 8 do potęgi trzeciej to jest inaczej 2 do potęgi trzeciej do trzeciej, 2 do dziewiątej, czyli 512. Mamy już mianownik ułamka z wyniku, czyli początek rozwiązania bardzo optymistyczny. No niestety dalej już tak łatwo nie będzie, bo wyznaczenie mocy zdarzenia A opisanego w treści zadania już nie jest takie oczywiste. Przedstawię dwa rozwiązania. W tym pierwszym będzie coś nowego, a drugie to będzie powtórka z tego, co przedstawiłem w maju, tuż po maturze. Tam było takie rozwiązanie przez zdarzenie przeciwne, a teraz zaczynamy od zdarzenia A wprost. Wyznaczymy wprost moc zdarzenia A. I teraz uwaga, najtrudniejsza faza naszego rozwiązania. Tak podzielimy zdarzenie A na takie podzdarzenia, aby spełnione były następujące warunki. Po pierwsze, te podzdarzenia będą się sumować do A. To oczywiste. Po drugie, te podzdarzenia muszą być rozłączne. A po trzecie, ja muszę być w stanie wyznaczyć moce poszczególnych zdarzeń, tych podzdarzeń. To nie mogą być jakieś bardzo skomplikowane kategorie, bo nie poradzimy sobie z wyznaczeniami poszczególnych mocy. No i teraz, jeśli mamy rozłączność, no to wystarczy te moce dodać, co daje nam moc zdarzenia A. Ta rozłączność jest niesłychanie ważna, bo dbamy o to, aby nie zaliczyć jakiegoś zdarzenia elementarnego do jednego podzdarzenia i do drugiego, co spowodowałoby niestety zawyżenie wyniku. No wiadomo, takie części wspólne byłyby dublowane, byłyby zliczane podwójnie. Także ten podział jest niesłychanie ważny. No i to być może nie od razu się uda, to trzeba się nad tym właśnie mocno zastanowić. Ja proponuję następujący podział zrobić. Zaczynamy od tych ósemek. Przecież jeśli nam się tutaj trafi jakaś ósemka, jedna lub dwie lub trzy, no to już nieważne, co jest obok, na pewno iloczyn jest podzielny przez cztery. Czyli zaczynamy od tych ósemek. Przykładowo weźmy ósemkę, weźmy jedynkę i weźmy jeszcze jedną ósemkę. Mogłyby być trzy ósemki. Może być też tak, mamy trójkę, mamy ósemkę i mamy na przykład czwórkę. Czwórka w niczym nam tutaj nie przeszkadza. Dalej idziemy za ciosem i zajmujemy się czwórkami. Ale uwaga, jest tutaj pewna pułapka dla nieuważnych. Otóż okoliczności się zmieniają. Ja już tutaj nie daję ósemek. Ósemki już były. Gdybym dał jakiekolwiek zdarzenie elementarne z ósemką, to właśnie to zdarzenie bym zdublował i zawyżył ten wynik. Także, no właśnie, siódemka jest największą możliwą liczbą od jedynki do siódemki. I czwórka musi być, więc albo tutaj, może tak, może dwójkę dajmy, może być. No i powiedzmy dwie czwóreczki, niech to będzie jedynka i dwie czwórki. Trzy czwórki oczywiście też mogą być. I na koniec już bez ósemek i bez czwórek uzyskamy iloczyn podzielny przez 4, jeśli użyjemy przynajmniej dwóch liczb parzystych spośród dwójki i szóstki, tylko takie pozostały. Więc gdyby tak pierwsza wylosowana liczba to była powiedzmy piątka nieparzysta, no to teraz albo dwie dwójki, albo dwie szóstki, albo dwójka i szóstka powiedzmy. Albo to wręcz mogą być wszystkie liczby parzyste. To może być 2, 6,
i powiedzmy jeszcze raz 6. Na pewno jednak tutaj nie możemy już użyć ósemki i czwórki. I teraz obliczmy moce poszczególnych zdarzeń. Może na początek moc A1. To możemy obliczać znowuż wprost. Na początek zastanawiać się, ile jest takich zdarzeń elementarnych, gdzie jest jedna ósemka, potem dwie ósemki, no i mamy jeszcze jedno zdarzenie z trzema ósemkami. Myślę, że jednak lepiej będzie postąpić w ten sposób. 8 do potęgi trzeciej, czyli moc całej omegi minus moc A1 prim, czyli odejmujemy z omegi, wyrzucamy z omegi to wszystko, co jest wokół zdarzenia A1, a to są zdarzenia, uwaga, bez ósemki. Czyli tutaj wypełniamy od jedynki do siódemki, no to mamy 7 razy 7 razy 7 możliwości, tak po prostu. 8 do potęgi trzeciej minus 7 do potęgi trzeciej, co daje 512 minus 343 i dostaniemy w wyniku 169. Swoją drogą ciekawostka. 8 do potęgi trzeciej minus 7 do potęgi trzeciej daje 13 do kwadratu. Przez analogię już wiem, jak obliczyć liczbę zdarzeń elementarnych w A2. To będzie oczywiście 7 do potęgi trzeciej minus 6 do potęgi trzeciej. Tutaj mamy taką nową omegę, już bez ósemki, bo ósemek już tutaj nie ma. I od tego odejmujemy liczbę wszystkich takich wariacji, gdzie nie ma ani ósemek, ani czwórek. Więc mamy 6 możliwości na każde miejsce. To by dawało 343 minus 216. Wynik to 127. Niestety tutaj już nie ma takiego ładnego wyniku, to nie jest kwadrat. I na koniec zdarzenie A3, które rozbijamy na dwa przypadki. Albo dokładnie dwie parzyste, albo dokładnie trzy parzyste. Skoro dwie parzyste, no to wybieram jedną z tych trzech pozycji na liczbę nieparzystą. Mam trzy takie pozycje, a liczb nieparzystych mamy 4, bo to jest 1, 3, 5, 7. Więc mamy tyle możliwości zapisu tej jednej liczby nieparzystej. No i pozostały dwa wolne miejsca. I tutaj już możemy wpisać, powiedzmy tu i tu, dwa, bo mamy dwie możliwości, dwa sposoby na wpisanie parzystej i tutaj dwa sposoby, więc mamy po prostu razy 2 do potęgi drugiej. I do tego dodajemy już ostatnią liczbę, dokładnie trzy parzyste. Dwie możliwości, dwie możliwości, dwie możliwości, więc 2 do potęgi trzeciej. To by dawało 48 plus 8, dostaniemy 56. No i teraz, aby zakończyć zadanie, po prostu trzeba te liczby dodać. Moc zdarzenia A, zadbaliśmy, żeby to była suma zdarzeń, rozłącznych zdarzeń, po prostu dodajemy, czyli 169, dodać 127, dodać 56. To by dawało 352, oczywiście na maturze się nie wygłupiamy i wyciągamy kalkulator. Drobny błąd i tracimy punkty. Prawdopodobieństwo zdarzenia A w tej sytuacji ułamek zwykły. No, ułamek zwykły to ma licznik 352, kreskę ułamkową i mianownik, a w nim 512. Taki wynik zasługuje zgodnie z tym żądaniem na pełną punktację, ale jeszcze my tutaj to skrócimy, bo obie liczby dzielą się przez 32. Tutaj mamy 320 i 32, więc po podzieleniu przez 32 dostaniemy 11. A tutaj mamy 2 do potęgi 9, dzielimy przez 2 do potęgi 5, zostanie 2 do potęgi 4, czyli 16. Ale to nie jest wymagane, aby uzyskać pełną punktację. W drugim rozwiązaniu zajmiemy się zdarzeniem przeciwnym. To będzie powtórka z tego, co zrobiłem zaraz po maturze w filmiku ze wszystkimi rozwiązaniami. Ale są jednak drobne różnice w zapisie, więc warto mimo wszystko chyba to zobaczyć. Tym razem, uwaga, zajmujemy się zdarzeniem A'. To jest A', a nie zdarzenie A. Czyli tutaj interesują nas takie liczby, aby iloczyn nie był podzielny przez 4. No i będziemy mieć naturalny podział na dwa podzdarzenia. Zdarzenie A'1 i zdarzenie A'2.
Ten podział jest zupełnie naturalny z powodu różnic w traktowaniu liczb parzystych i nieparzystych. Jeśli weźmiemy same nieparzyste, przykładowo niech będzie jedynka, powiedzmy, możemy nawet powtórzyć jedynkę i damy tutaj trójkę, no to zaraz w bardzo prosty sposób określimy, ile mamy tutaj przypadków. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że wystąpi jakaś liczba parzysta, dwójka lub szóstka, powiedzmy nawet zacznijmy od dwójki, no to już obok nie możemy dać liczby parzystej, obok już muszą być liczby nieparzyste. Taki przykład, no i może jeszcze jakiś z szóstką. Piątka, powiedzmy właśnie szóstka, no i obok, broń Boże, liczba parzysta, niech to będzie na przykład jedynka. I to już wymaga różnic w sposobie liczenia tych przypadków. Myślę, że jasne jest, dlaczego ten wariant wybrałem, gdy prezentowałem rozwiązania zaraz po maturze. Liczby są mniejsze i mamy mniej przypadków. Same nieparzyste. Po 4 możliwości, więc z reguły mnożenia 4 razy 4 razy 4 to by dawało 4 do potęgi trzeciej, czyli 64. Z kolei tutaj wybieram na początek pozycję na zapisanie tej jednej liczby parzystej. No to mam 3 takie możliwości. I teraz, jak już wybrałem pozycję, to teraz mogę wpisać jedną z dwóch liczb, więc mam 2 możliwości. A pozostałe 2 pozycje możemy wypełnić każdą z nich na 4 sposoby, więc mamy razy 4 razy 4. To by dawało 16 razy 6, czyli 96 wszystkich możliwych sposobów. Nie zapominajmy, że to jest moc A'. Suma tych dwóch liczb to by było 160. I teraz moc zdarzenia A, którego prawdopodobieństwo mamy wyznaczyć, to jest moc omegi 512 minus to 160, co daje nam 352. Dobrze to znamy z pierwszego rozwiązania. W tej sytuacji prawdopodobieństwo zdarzenia A, ja już podam wariant po skróceniu, 352 dzielimy przez 512, po skróceniu dostaniemy 11 szesnastych, a skracamy przez 32.